Porażki czy budżet przetrwania? No wie pan, ja nie patrzę na to w kategoriach budżet przetrwania czy nie budżet przetrwania. To jest budżet taki, na jaki nas w tej chwili stać. Oczywiście tam są pewne rzeczy, które jak sądzę radni zrozumieli, że są pewne rzeczy, mam na myśli poprawkę Platformy, które trzeba będzie zmienić. Deklaracja pana Stawowego, że wrócimy do tych kwestii dotyczących zmian, jest deklaracją, która mnie trochę podbudowuje, bo ktoś mi od razu mówi, że to się tak po prostu nie da. Panie prezydencie, ta poprawka przyjęta przez Platformę, poprawka numer jeden przesuwająca pieniądze z jednych zadań na inne, oznacza jednak braki w mieście. Czy to wszystko się uda przywrócić, a przede wszystkim na co zabraknie? No to ja w tej chwili nie jestem w stanie pani powiedzieć, bo będziemy musieli przepracowywać te poprawki. Jako że już wynika z takiej pobieżnej analizy, zresztą to też pan przewodniczący podkreślił, że niektóre zadania, które zgłosili w tej poprawce, są niemożliwe do realizacji. I jakie na przykład? No tam są te kwestie budowy z przejściem przez ogródki działkowe. Ja nie sądzę, żeby ogródki działkowe zgadzały się na to, żeby było... Tak. No, więc sądzę, że to są takie rzeczy. Ja mam taką małą pretensję, bo przyjęliśmy taką zasadę, że do budżetu wkładamy tylko pewne rzeczy. Znaczy ja przyjąłem te w ogólnym budżecie, które mają zewnętrzne finansowanie, na które są podpisane umowy. Natomiast w takiej rozpisce, którą ma ZIKID odnośnie realizacji poszczególnych ulic, były tylko te, które mają pozwolenie na budowę. Natomiast tutaj nie wszystkie mają pozwolenie na budowę, więc to też będzie zależało od tego, jaka będzie procedura i czy się da to wszystko zrobić po prostu w odpowiednim czasie. Panie prezydencie, ale my razem... Nie, ja sądzę, że do tego właśnie w pierwszej wersji na samym początku będziemy wrócić, bo musieli wrócić, albowiem kwestie związane z edukacją na przykład mogą być załatwiane nieco później, bo to jest kwestia rozłożenia pieniędzy na cały rok. Natomiast festiwale muszą mieć potwierdzenie teraz już. Także to do tego będzie trzeba wrócić, nie wiem, czy nawet nie 11, a jeżeli nie 11 stycznia, to na następnej sesji. Czy jest jeszcze szansa? Panie prezydencie, ale ja na to liczę, że jest szansa. My chcemy poprosić o taką syntetyczną ocenę tego budżetu i właśnie powiedzenie, że jednak jest szansa na zmiany i na to pan liczy, że Platforma dotrzyma swoją tak, no ja czy to jest zły, czy dobry budżet? Proszę panią, to jest kwestia, wszystko zależy od tego, jak kto na to patrzy. Bo każdy budżet może być uznany za bardzo dobry i każdy może być uznany za bardzo zły. Także ja nie w tych kategoriach bym nie mówił. To jest budżet możliwości. Te możliwości są największe, jakie do tej pory były, bo budżet jest największy. Natomiast no, zawsze się znajdzie coś, co a tego nie ma. No to tak jest ze wszystkim. To ja jestem też w stanie wymienić dziesiątki inwestycji, których nie ma, a które by się przydały. No ale krakowskie biuro festiwalowe zostało postawione bardzo niezręcznej sytuacji teraz. No tak, dlatego mówię, że trzeba będzie wrócić do tego od razu na samym początku. Czy Platforma deklarowała jakiś termin, kiedy to... Na czym polega jakby ta umowa? Jak byście państwo po kolei. Jak pan ocenia tę decyzję dotyczącą samego biura? Znaczy, wiecie państwo, ja uważam, że mówienie o tym, że ponieważ ja zdjąłem 7 milionów, to oni mogli zdjąć 6 jeszcze, jest takim no, nie w porządku mówieniem, albowiem to, co ja zdjąłem, to było już takie po wszystkich analizach wyciśnięte wszystkie możliwości. I pójście poniżej tej kreski już jest niedopuszczalne. Po prostu powoduje rozkład biura. Teraz jest jakaś umowa pomiędzy prezydentem a Platformą? No nie, oni mają, tak, oni potwierdzili, że mają świadomość, że to może być za daleko idąca poprawka i będziemy szukać teraz źródeł, z których będziemy mogli wrócić do przynajmniej znacznej części pieniędzy. Występując publicznie powiedział pan, panie prezydencie, że w ogóle cięcie tych wydatków bieżących to bez szkody dla miasta jest niemożliwe, bo już samo odcięcie pieniędzy na środku, na promocję na przykład to są kłopoty z euro, tak, z wizerunkiem miasta. Bo mówienie na przykład, że no, euro nam samo, prawda, będzie robiło promocję, jest takim troszeczkę nie w porządku mówieniem, bo jak przyjadą tu dziennikarze, to gdzieś ich trzeba zakwaterować, to ich musi oprowadzić po mieście, ktoś im musi zapewnić jakieś, prawda, także to są koszty.
to normalnie ktoś, kto bierze tylko pod uwagę tytuł zadania, nie zdaje sobie sprawy, jakie za tym idą konsekwencje, co jest w ramach tego zadania robione. Czy przewiduje Pan w tym roku cięcie wydatków administracyjnych i w urzędzie, i w KBF, i w jednostkach miejskich? Tak, i w urzędzie, i w jednostkach miejskich. W KBF-ie też? W KBF-ie chyba też, bo z tym, że KBF cały czas mówimy o tych 96 osobach tam zatrudnionych, ale zapominamy, że tam znaczna większość, prawie 2/3 osób to są osoby pracujące w informacji publicznej. To są ci, którzy siedzą w punktach obsługi turystycznej. Czyli jakie to będą cięcia, zwolnienia pracowników? Nie, no nie, ja nie chcę mówić. Gdy idzie o urząd miasta, to jest to zrobione w ten sposób, że mamy program, jeżeli można tak powiedzieć, wysyłający ludzi na emeryturę. To znaczy ci wszyscy, którzy mają osiągnęli wiek emerytalny, są proszeni o to, aby nie będą mieli przedłużanych umów. Więcej, większość się na to zgodziła. No i chcemy po prostu zarobić na zasadzie naturalnych odejść. Mamy pełną świadomość, że zwalnianie ludzi, zostawianie ich na wyniku jest no, po prostu, mimo że to są urzędnicy czy urzędasy, prawda? To no, nie jest w porządku, bo za każdym takim człowiekiem stoi jego rodzina, kwestia utrzymania i tych wszystkich rzeczy takich normalnych, potrzebnych do życia. Także no, to się trzeba zastanowić. No, są na przykład osoby, które mają emeryturę i pracują. Między innymi dlatego się też nie przedłużyłem umowy z panem pełnomocnikiem Nawrotem, który ma emeryturę jako burmistrz na Straży Pożarnej. Tego typu oszczędności są, to jest obliczane na rok ten i przyszły na około 140 lat. Panie prezydencie, a czy jest pan zadowolony z tego, że Platforma zrezygnowała z tej drugiej poprawki, która obcinała możliwości kredytowe gminy w zaciągania kredytu tak. Na rachunku bieżącym? Tak, uważam, że to był bardzo dobry ruch i bardzo się z tego cieszę. Panie prezydencie, mistrzostwa światłówce 2014, no pan Fiat powiedział, no nie będzie. Natomiast czy na tym też jest chłopiecie, żeby to zmienić? Też oczywiście, wie pan, bo jeżeli zbudujemy halę, to budujemy ją po to, żeby tam coś się działo, prawda? I wpadły nam te mistrzostwa w siatkówce w 2014 roku, w 2016 będą prawdopodobnie mistrzostwa w piłce ręcznej. W związku z powyższym ta hala już zaczyna budzić zainteresowanie i już zaczynają się tutaj jawiać ludzie, którzy chcą ją wykorzystać. Także to trzeba po prostu robić, żeby to funkcjonowało. Panie normalnie. Prezydencie, ale czy to jest tak, że Platforma wycofa się z całości swoich poprawek ja nowe sądzę. 62 nie, miliony? Ja nie sądzę, żeby się wycofała z całości. Ja tego nikt nie wymagam absolutnie. Natomiast chodzi o to, żeby umożliwić realizację pewnych niezbędnych zadań po prostu. Czyli będziecie walczyć o te, które waszym zdaniem są najważniejsze, żeby przywrócić ich finansowanie. I to jest tak. KBF, co jeszcze? No to jest, wie pani, KBF, to jest w ZIKIT-ie pewne rzeczy, to jest edukacja. Z tym, że jak mówię, edukacja może być trochę później. Mhm. A generalnie, jeśli mówimy o budżecie, to możemy powiedzieć, że to jest budżet na miarę i na czas kryzysu. Taki, jaki może być, choć największy z dotychczasowych. Nie, pani, to nie mówmy w ten sposób, że to na czas kryzysu, no bo kryzys jest i każdy w tej chwili kroi budżet, państwo też kroi budżet, można powiedzieć, że na czas kryzysu. No są potrzebne pewne oszczędności, pewne przesunięcia, zrezygnowanie z pewnych rzeczy na koszt innych. No i tak to jest. Ale znaczy, Platformie zachować troszkę, no może być, bo mi się spotkaje myszkę, bo stworzyli jedną poprawkę, w której by wszystko, bo uchwała się, bo odrzuci. A teraz będziemy musieli jakby z tego... Tak, ja muszę powiedzieć, że, tak, ja muszę powiedzieć, że o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby to był cykl poprawek, każda osobna, i wtedy można dyskutować nad każdą i jedne przyjąć, drugie nie przyjąć, no, ale oni wybrali takie rozwiązanie. Dlatego, że nie mieli czasu, jak wskazywał skarbnik, nie wskazali zadań, z których zdejmują pieniądze, taka jest prawda. No, nie mieli czasu na zrobienie tej poprawki.